Proszę. Dzień dobry, czy chciałby pan porozmawiać o złych związkach? Oczywiście, o, to super się spiera, bo ja mam takie książeczki, tylko one są w formie elektronicznej, może pan czytał. One pozwolą panu zgłębić tajniki miłości. Ja z panem wszystko wyjaśnię. Dobra, ale może jutro, bo dzisiaj żony nie ma. Nie, niech pan się nie przejmuje. Tak? Damy radę? Damy radę. O tym warto rozmawiać. Yeah. Ja nazywam się Piotr Kostecki, a moim gościem jest... Gościną, jest Matylda Kozakiewicz, znana również w sieci jako Sygrita. Dzień dobry, to ja. Matylda, jesteś blogerką, instagramerką, działasz na TikToku, w różnych mediach społecznościowych, ale też tworzysz swoje własne e-booki. Tak, ale swoje własne to jest dużo powiedziane, okay. Bo te e-booki są głównie po prostu esencją ze studiów psychologicznych i z książek psychologicznych. Ja tam niewiele mojego... Przenosisz swoją wiedzę? Tak, ja po prostu przenoszę, czerpię z książek, z badań, z wykładów i to w takiej formie. Znaczy, moim największym wkładem jest to, że to jest powiedziane tak po ludzku, tak po polsku, a nie językiem naukowym, okay. Żeby do każdego trafiło, ale tam jest niewiele takich moich prywatnych przemyśleń, które możemy znać z tekstów blogowych, blogosfery, zwłaszcza starych czasów. Jakie już e-booki udało Ci się stworzyć? Widziałem o temperamentach. Tak, ale... to był pierwszy. Pierwszy to jest e-book o temperamentach, drugi to jest e-book o złych związkach. Mhm. O temperamentach zajmuję się głównie teoriami dotyczącymi właśnie temperamentów, dlatego że potocznie mówimy o charakterze, że ktoś ma jakiś charakter, tak. A w praktyce chodzi o temperament albo osobowość. Temperament w psychologii to jest to, z czym się rodzimy, taka nasza baza, fundament, na której możemy budować dom w postaci osobowości. Piękna metafora mi wyszła. Można modyfikować takie osobowości, na przykład w jakiś sposób? Osobowość to jest to, co mamy też pod wpływem naszego doświadczenia. Okay. A temperament jest bardziej wrodzony. I między innymi, znaczy głównie o tym był ten pierwszy e-book o temperamentach. On się przydaje ludziom, którzy chcą się poznać i dowiedzieć, skąd wynikają pewne ich cechy. Na przykład ten słynny podział na introwertyków czy ekstrawertyków. Tam jeszcze są ambiwertycy w ośrodku. No i tam się można w nim odnaleźć i dowiedzieć, jakie są plusy, minusy każdego z nich, bo żaden z nich nie jest zły ani dobry. Po prostu mają swoje plusy i minusy. No i to główne podziały. Eisenk, Jan Strelau, teorie temperamentalne dzieci. Słuchajcie, tego wszystkiego dowiecie się z e-booka, bo my właśnie mieliśmy o innym e-booku porozmawiać. O złych związkach. Tak. To jest ten, który niedawno wydałaś, ale masz jeszcze gdzieś tam za nadrzu następny. Tak, to jest mój ostatni wydany e-book, bo teraz jesteśmy w trakcie wydawania nowego e-booka z moją koleżanką TikTokerką. Okay. I on będzie o czymś zupełnie innym. Natomiast ostatnim e-bookiem psychologicznym do tej pory jest e-book o złych związkach. Co to jest dla Ciebie zły związek? Jak się charakteryzuje? Czy jest faktycznie coś takiego jak zły związek, czy zawsze jakieś mamy dobre cechy? No i to ja wiem, że teraz jest taka tendencja, że wszyscy jesteśmy piękni i wszystko jest dobre i to zależy, ale niestety są złe związki. Dobra, zdarzają się. Tak. Wszystko się w ogóle wzięło od tego, że nie wiem, czy ty masz takich znajomych, którzy... Na pewno. U mnie to były głównie koleżanki, które w którymś tam momencie swojego życia przychodziły do mnie z butelką wina i mówiły, dobra, musimy pogadać. I to była przegadana noc, która kończyła się pytaniem retorycznym. Mati, dlaczego ja ciągle trafiam na złych facetów? Nie, faceci po prostu piją. No i okay. Stąd się wzięło, to jest zresztą podtytuł tego e-booka, czyli właśnie czemu ciągle trafiam na złych chłopców, ale oczywiście to działa w obie strony. Można też ciągle trafiać na złe dziewczyny. I tak naprawdę tutaj jest trochę nadużycie, bo nie ma złych chłopców i złych dziewczyn, ale rzeczywiście są złe związki, czyli związki, w których na przykład jest przemoc. Okay. Albo związki, które są niedopasowane, bo wybieramy sobie kogoś podświadomie ze względu na jakieś cechy, których nam się wydaje, że bardzo potrzebujemy i ich pragniemy, a potem się okazuje, że z tym człowiekiem trudno nam jednak się dogadać życiowo. Na przykład jest super pasja i płomień i namiętność, ale już jak przychodzi do prowadzenia wspólnego gospodarstwa, zmienienia pieluch dziecku, sprzątania, kompletnie w ogóle nie współgramy. No właśnie, bo wydaje mi się, że dziewczyny lubią wybierać tych takich łobuzów, złych chłopców, a później kobiety chyba już myślą o tych
dobrych chłopcach, tych takich, którzy potrafią tą pieluchę jednak przewinąć, tak? Czasem mam takie wrażenie, że właśnie szukamy złych chłopców na ten pierwszy etap zakochania, kiedy jesteśmy na haju miłości, ale, no, ale w codziennym życiu ten haj on przechodzi, no, nie ma bata, no, po prostu on musi minąć. To nie jest tak, że możemy ciągle być nafaszerowani tą dopaminą, oksytocyną i być cały czas na haju. Zresztą bardzo dobrze, bo ten haj nam ogranicza funkcje poznawcze i nie myślimy wtedy racjonalnie, więc byśmy sobie nie radzili. Niektórzy uwielbiają to, ale to dobra. Love junkies uwielbiają. Ciągle nowy związek, bo ten haj miłosny, tak jak każdy inny haj narkotykowy, no bo jest to rodzaj narkotyku, uzależnia. Uruchamia mechanizm nagrody, czyli chcemy go więcej i więcej. Im więcej go dostajemy, tym jest mniej satysfakcjonujący. Więc go chcemy jeszcze więcej, jeszcze więcej. I ciężko się jakby zatrzymać. Ciężko się zatrzymać, to prawda. No, ale no właśnie, bo to nawet nie jest tak, że kobiety zawsze pragną złych chłopców. Nie wszystkie kobiety, ale niektóre tak. I często wybieramy tych partnerów ze względu na jakieś nasze wzorce z dzieciństwa, z których sobie nawet nie zdajemy sprawy, że je mamy. No ale w sumie wybieramy tych... Po co w ogóle człowiekowi miłość? Czy to nam jest potrzebne do szczęścia? Może po prostu... Żeby się rozmnażać. Żeby to jest wszystko... tutaj jestem za tą teorią ewolucyjną, czyli że miłość jest efektem ubocznym ewolucji i tak naprawdę miłość to jest to, co nazywamy tam górnolotnie jako ideę, czymś ponad zwierzęcym, ale tak naprawdę jest to bardzo zwierzęca cecha, czyli to jest coś, czym tłumaczymy sobie potrzebę związywania się z drugim człowiekiem. A po co się związujemy? Po co w ogóle mamy ochotę na seks? Po to, żeby się rozmnażać. Oczywiście, no jasne, ja wiem, że to nie zawsze uprawiamy seks po to, żeby się rozmnażać, ale to już jest naleciałość kulturowa. Tak pierwotnie... No, pierwotnie chyba, nie wiem, czy była tam. No, pierwotnie chodziło o rozmnażanie, do później jakoś, tak? Ale pierwotny człowiek też się zakochiwał. Jakby on czuł tą samą miłość, co my. To było tak, że spotykał kogoś i po prostu strasznie chciał być z tą osobą i strasznie chciał ją posiąść albo po prostu uprawiać z nią seks. No to jest... Ale kiedyś czytałem, że gdzieś w afrykańskich wioskach czy gdzieś indziej na świecie było tak, że brakowało kobiet i jakby taka wioska chciała się rozmnażać, to nawet pożyczano kobiety do właśnie rozmnażania się, żeby ta wioska się rozrastała. Więc tutaj trochę tej miłości chyba brakowało jednak. Wiesz, no może być poliamoria też. Poza tym są takie wioski, w których to kobiety sobie wybierają wielu mężczyzn, zapraszają do swoich tam domów codziennie innego. W swoim e-booku piszesz, że miłość, albo w sumie ten związek, można podzielić właśnie na te etapy. Jakie to mogą być etapy? Ja ciągle zapominam nazw tych etapów. One są w buku. Pierwsze to są chyba romantyczne początki, które jest właśnie wtedy, kiedy działają te wszystkie hormony zakochania. I jesteśmy na haju i są upośledzone funkcje poznawcze i nie możemy o niczym innym myśleć, tylko po prostu analizowanie każdego słowa SMS-a i praca, jaka praca, co ja będę jakimś serio coś pisać, ja tylko myślę o nim albo o niej i cały czas jest skupienie na tym drugim człowieku. Później jest chyba romantyczna. Dobra, no nie musimy wszystkich wymieniać. A słuchaj, czy dziecko może wpłynąć na zmianę takiego etapu? Czy jednak to jest u nas w psychice? I to po prostu z czasem się takie etapy w związku zmieniają? To jest raczej u nas. Znaczy, oczywiście dziecko wpływa na związek, dlatego że dziecko dodaje nowych obowiązków, to po pierwsze. Jasne. Sam dobrze wiesz, jak to jest. Już jakby nie można ciągle chodzić, kiedy się chce na randki, grać w gry, oglądać filmy, wyjeżdżać na romantyczne weekendy bez dzieci. To później nam tak się wchodzi do sklepu. Może ma się dobrych dziadków, ale nie każdy może sobie na to pozwolić. Ale też jest jedna ciekawa rzecz, jeśli chodzi o dziecko, bo badania neurologiczne mózgu dowiodły, że kobiety kochają inaczej dzieci niż kochają partnerów. To znaczy, że miłość do dziecka uruchamia taki obszar mózgu, który jest odpowiedzialny za ochronę tego dziecka. Przed zagrożeniem, za potrzebę opieki. Natomiast miłość do partnera lub partnerki uruchamia ten ośrodek, który po prostu jest odpowiedzialny za uwagę. Taką zwykłą uwagę. Skupienie na tej drugiej osobie. A u mężczyzn miłość do dziecka i do partnerki albo do partnera uruchamia dokładnie ten sam środek, w sensie ta miłość się nie różni. I dlatego często, mam wrażenie, że dlatego często jest tak, że mężczyźni są zazdrośni o dziecko,
Czyli jak pojawia się dziecko w związku, to nagle ten facet później się wyżali w internecie, że moja żona od kiedy się pojawiło dziecko w ogóle już nie zwraca na mnie uwagi, dziecko jest dla niej ważniejsze, staje na pierwszym miejscu, a ja już nawet nie śpimy razem, tylko ona ciągle z nim, bo go karmi lepiej piersi. W internecie niż do baru, nie? No tak, powinniśmy być wdzięczne w sumie. nie, oczywiście. Tutaj powaga. Gruba kreska, nie? A słuchaj, wyczytałem, że wspominałaś o związku kompletnym. Co to jest dla ciebie taki miłość i związek kompletny? To jest teoria Sternberga, o ile się nie mylę. Czyli to jest ten faza związku po miłości romantycznej, kiedy już opadają te największe haje, motylki, motylki i tak dalej. Ale wciąż jeszcze mamy namiętność, czyli wciąż mamy ochotę na seks, na bliskość fizyczną, to nie musi być zawsze seks. Mamy wysoko przyjaźń. Jest takie poczucie, że jakby jesteśmy razem z miłości, jeszcze się nie wypaliliśmy, ale już nie ma tego pierwszego haju, tego takiego największego, który sprawia, że mam ochotę ciągle być tą drugą osobą i w ogóle się nie rozstawać nawet na sekundę. Jasne. To jest to taki w sumie najlepszy z tych etapów? Można tak powiedzieć. Wszystkie związki przechodzą przez te fazy, które są u Sternberga opisane, ale mogą przechodzić z różną dynamiką. Czyli na przykład może być tak, że w jednym związku będzie dłuższa faza namiętności, albo właśnie bardzo krótka faza namiętności, albo że bardzo szybko związek się wypali, albo że bardzo długo będzie trwał związek przyjacielski, właściwie nawet nie dojdzie do tej fazy wypalenia. I jeszcze ciekawe jest to, że czasami się powtarzają pewne cykle. Na przykład w wyniku uwaga, nawet zdrady, może nastąpić reaktywacja związku, czyli reaktywacja tej fazy namiętności, bo czasami taka zdrada jest wake up callem, jest takim sygnałem, że coś było nie tak, oczywiście przechorowujemy ją przeważnie, ale zdarza się, że wychodzimy dzięki niej na prostą. Z czasem może przynieść więcej dobrego niż złego, tak? Ja w ogóle jestem zdania, że żeby przestać wkładać ludziom do głów, że coś jest zawsze definitywnie złe albo coś jest zawsze definitywnie dobre. Są sytuacje, kiedy na przykład w wyniku kłótni rozmowa nie będzie najlepszym rozwiązaniem. Czasami trzeba poczekać. Albo są sytuacje, kiedy właśnie zdrada może być tym wake-up callem i może spowodować jakąś odmianę. Nie zawsze, ale jakby przestańmy się programować, że coś jest jednoznacznie złe i trzeba tego unikać, a ktoś, kto się dopuścił zdrady, jest po prostu największym przestępcą związkowym. Możecie tam. Dobra, może to wytnę. No, wspomniałaś o związku etapie przyjacielskim. No to już chyba nie jest miłość, no to już tylko przyjaźń. Tylko? Czy aż przyjaźń? Czy to jest dobry etap? Wiesz co, niektórzy definiują związek jako przyjaźń plus seks. W ogóle jest dużo definicji związków. Niektórzy są aseksualni albo mają niskie potrzeby seksualne i oni mogą po prostu żyć w związku takim przyjacielskim. Ale to też nie jest do końca to samo, bo Jak pewien pan z kotem. Bo związek przyjacielski to nie jest do końca przyjaźń. Znaczy to nie jest to samo, co ta przyjaźń z przyjaciółką albo przyjacielem, z którym się czasem widujemy i pogadamy. Żeby był związek, to chcemy coś razem budować. Nie? Dom, rodzinę, mieszkać razem, po prostu przebywać ciągle ze sobą. I niektóre związki nawet nie mają tej fazy namiętności. Rzeczywiście jest to już związek przyjacielski, ta namiętność jest bardzo nisko albo prawie w ogóle jej nie ma. Ale wciąż są szczęśliwymi związkami. No na przykład bardzo często tak jest na starość. Staruszkowie mają po 85 lat i naprawdę już nie mają potrzeb seksualnych. Czasami mają, ja nie mówię, że wiem, ale czasami po prostu nie mają. I oni nie są przyjaciółmi, oni są wciąż w związku, mają mnóstwo wspólnych doświadczeń, chcą razem żyć, mieszkać. Dużo wynoszą z tego, że po prostu razem ze sobą przebywają. Tak. Albo mają intymność, która niekoniecznie jest seksem. To jest przytulenie, to jest czułość, to jest dotyk, to jest zrobienie masażu, to jest, no, jest mnóstwo pocałunek, takich czułych gestów, które składają się na intymność, która nie musi być seksualna. A słuchaj, a czy jest w ogóle jakaś złota rada, żeby właśnie przetrwać do tej później starości razem, żeby przejść przez te wszystkie etapy? Dobra, ja trochę zrobię teraz tak na odwrót. Ja uważam, że nie ma i nie powinno być złotych rad, dlatego że nie ma w ogóle czegoś takiego jak jeden cel dla wszystkich, żeby stworzyć jak najdłuższy związek. Są ludzie, dla których związki, idealny jakby model związku w życiu to są 4 związki po 10 lat. Albo 2 związki. Albo po prostu związek, potem przerwa, bycie samemu,
potem znowu związek, albo w ogóle bycie samemu. Na przykład moja mama od kilkudziesięciu lat jest sama i ona nie chce żadnego faceta, ona nie chce żadnego związku, jej jest dobrze samej. Okay. Ma psa, ma kota, ma rybki, ma żółwia, ma się kim zajmować, ma krzyżówki, ma swoje seriale kryminalne o jakichś strasznych zbrodniach, które ogląda dla relaksu wieczorem. To mnie trochę przeraża, że ona to dla relaksu ogląda. Ale no, ona to relaksuje. I ona jest szczęśliwa w tej samotności. To, jasne, właśnie to nie jest jasne. Samotność, tylko samość bardziej. Więc w ogóle przestańmy wmawiać ludziom, że jedynym celem jest to, że wiem, że to nie wmawiasz, ale tak często nie, nasza kultura to wmawia. Żeby właśnie, naszym celem jest to, żeby stworzyć jeden monogamiczny związek do końca życia. Bo jeżeli to wprowadzamy, taką normę, to później człowiek, który się w związku nie odnajduje, bo tam jest nieszczęśliwy, nie kocha, albo jest przemoc, to się boi odejść, bo sobie myśli, o, ale gdzie ja znajdę innego? Albo, och, czy ja jeszcze się zakocham w innej? Okay. I oni się po prostu boją, że mogą nie stworzyć innego związku. Albo, że w ogóle boją się samotności, bo przecież to nie przystoi, żeby mężczyzna, kobieta w moim wieku była sama. Ale właśnie w Polsce takim podstawą związku jest to, żeby być razem, spłodzić dziecko. No i dobra, no i jak już się pojawia to dziecko, które jest w Polsce tym cementem związku, tak? Ale jednak para się nie czuje do końca razem. To co? To dla dobra związku, dla dobra właśnie tego dziecka cały czas tkwimy? Jezu, dla dobra dziecka powinno się rozstać właśnie wtedy. To jest, o Jezu, to jest kolejny mit. Okej. Rzeczywiście często się pojawia ten argument, że zostanę z nim dla dobra dzieci. Zostanę w związku, w którym on mnie, nie wiem, poniża, bije, w którym jesteśmy nieszczęśliwi po dzieci. I ja rzeczywiście rozumiem aspekty na przykład ekonomiczne, bo niektórym, zwłaszcza kobietom na naszym świecie, które przez wiele lat nie pracowały zawodowo, tylko pracowały w domu, trudno by było się utrzymać samymi z dziećmi po rozstaniu. Tak, to jest problem. I to jest problem i to jest coś, co je stopuje, ja to absolutnie rozumiem. Chociaż też mam nadzieję, że znajdują i znajdą drogi, żeby temu zapobiec, dlatego że bycie w związku, w którym jest nawet nie to, że brak miłości, ale jest nieszczęśliwość, po prostu obie strony są nieszczęśliwe, bo ja nie wierzę w to, że może być jedna szczęśliwa, a jedna nie. To moim zdaniem miłość jest między ludźmi, a nie w każdym z ludzi. Więc w którym ktoś jest nieszczęśliwy, jest najgorszym prezentem, jaki można dać swojemu dziecku. To jest właśnie coś, co niszczy dzieciństwo. Jeżeli dziecko rośnie w domu, w którym są kłótnie, w którym nie ma samorealizacji rodziców, w którym nie ma szczęścia, to ono właśnie rośnie w takim wzorcu. Okej, czyli w przyszłości ja będę człowiekiem, który nawet w nieszczęśliwym albo przemocowym związku będę trwał, bo tak już jest. A teraz tak przekornie trochę powiem, no bo jednak jeżeli faktycznie rodzice są wzorem do naśladowania dla dziecka, to czy dla dziecka nie będzie, jeżeli rodzice się rozstaną, że ten związek z kobietą lub mężczyzną no, nie musi być trwały przez to, że rodzice się rozstają, dziecko nie pociągnie tych tematów? Dla dziecka wzorcem będzie rozstanie się ze złego związku. Okej. A nie rozstanie w ogóle. No bo okej, jeżeli rzeczywiście rodzice będą szczęśliwi razem, a się rozstaną z jakiegoś powodu, nie wiem, losujemy, trzeba się rozstać, było nielogiczne, to dziecko by zostało taki wzorzec. Jestem szczęśliwa, ale się rozstaję. No ale tak nie jest. Okej. Niech dla dziecka będzie wzorem, że jeżeli będę nieszczęśliwy w relacji z kimś, to się rozstanę. Poszukam związku z kimś innym. Albo spróbuję odnaleźć szczęście w samotności przez jakiś czas. Bo to też jest moim zdaniem dużo zdrowsze niż w ogóle takie wchodzenie ze związku w związek. Okej. A czy dopasowanie ze względu na atrakcyjność partnerów jest ważne, żeby jakby przetrwać jak najdłużej? Co o tym sądzisz? Nie. Nie. Okay. Ludzie się dobierają ze względu na różne cechy. Czasami się nawet mówi, że przeciwieństwa się przyciągają. To no jest właśnie też nieprawdą, bo badania wskazują na to, że raczej podobieństwa się przyciągają. Właśnie jest odwrotnie, niż nam się wydaje. Przeciwieństwa się przyciągają tylko w kwestii koluzji. Przeczytałeś tą część Ebooka o koluzjach? Nie. Ale no nie możemy... Pała, siadaj. Nie... Bo uwaga, koluzje. Nie możesz wszystkiego zdradzać. Musisz zostawić troszeczkę na to, żeby ludzie sobie poczytali. To tak bardzo ogólnie powiem o koluzjach. Koluzje to są właśnie związki takich, można powiedzieć, komplementarnych puzli.
Tak? Czyli na przykład jedna strona jest dominująca w dużym uproszczeniu, druga strona jest uległa, jedna się opiekuje, a druga się daje sobą opiekować, okay. Jedna jest narcyzem, który błyszcza, a druga jest tym narcyzem komplementarnym, który się grzeje w blasku swojego męża. Na przykład mój mąż jest z zawodu dyrektorem. I to jest taki narcyzm komplementarny, czyli ja też jestem narcyzem, bo ja się szczycę tym, że mój mąż jest takim wspaniałym aktorem, reżyserem, dyrektorem, kimkolwiek. Ja jestem z nim w takiej koluzyjnej właśnie relacji. Pani aktorowa. Na przykład, tak. Mm-hmm. I ja go trochę, ja go tak dogłaskuję, uwielbiam go, pozwalam mu się rozwijać, wspieram go w jego rozwoju. On mnie niekoniecznie, ale mm-hmm. ja się grzeję w jego blasku. To jest koluzja narcystyczna. Tych koluzji tam kilka jest, one są opisane w e-booku, już rzeczywiście nie będę zdradzać. Jasne. Ale jeszcze jedno powiem na temat tego, jak się dopasowujemy. Mm-hmm. Bo znalazłam bardzo ciekawe badanie, które analizuje różne składowe temperamentu, mhm. Konkretnie w teorii Jana Strelała, to jest teoria regulacyjna temperamentu, w której jest kilka tam różnych składowych, na przykład jest reaktywność emocjonalna, jest żwawość, jest perseweratywność, to są cechy, które opisuję z kolei w pierwszym e-booku. I jednym z wymiarów tego temperamentu jest aktywność. Okay. Rozumiana tak dosyć potocznie, mianowicie na przykład, czy lubisz wychodzić często z domu, czy lubisz uprawiać sporty, czy lubisz wychodzić na jakieś wyjście towarzyskie, czy lubisz przemawiać, czy lubisz po prostu robić dużo w swoim życiu, czy raczej jesteś typem, który siedzi sobie z herbatką, książka, kocyk, może jakiś film obejrzę o mordercach, oczywiście dla relaksu. I okazuje się, że największą satysfakcję ze związku reportują osoby, które mają podobny poziom aktywności. Okay. Czyli inne wymiary nie mają takiego znaczenia. Natomiast aktywność ma. Mm-hmm. Aktywność. I to nawet nie musi być ta sama aktywność. To nie chodzi o to, że musimy oboje albo obaj, albo obie lubić jazdę konną, albo wspinaczkę. Okay. Tylko, że mamy podobny poziom tej aktywności. Czyli na przykład ja lubię wychodzić w góry, a on w tym czasie jeździ nad morze, ponieważ po prostu mamy zupełnie inne typy, ale oboje jesteśmy aktywni mm-hmm. i dzięki temu się dobrze rozumiemy, dobrze dogadujemy. Mm-hmm, rozumiem. Podobno gdzieś usłyszałem od kolegi, że miłość i taki związek najlepiej pielęgnuje się w ten sposób, że wychodzi się na różne romantyczne kolacje. W środę kobieta, w piątek mężczyzna. No tak. Cudowna jedna rzecz, która uważam, znaczy nie ma na to badań, ale kiedyś zrobię takie badanie, które ma też moim zdaniem, to jest dowód anegdotyczny, ogromny wpływ na powodzenie związku. Mianowicie jedna strona powinna lubić oliwki, a druga ich nie lubić. Okay. Bo wtedy on mi wyjada oliwki z pizzy, ja nie muszę ich wygrzebywać. Coś w tym jest. One są okropne. A on może jeść więcej oliwek dzięki temu, że ja ich nie jem. I to są właśnie takie małe, komplementarne rzeczy, które moim zdaniem dobrze wpływają na związek. Mhm. Czyli w tym sensie takie małe rzeczy, żeby się uzupełniać, ale jednak lepiej, jak te zainteresowania będą podobne. Nawet nie zainteresowanie, to w ogóle poziom aktywności właśnie. Czyli to nawet nie to, że musimy lubić to samo. Ja w ogóle uważam, że to jest zdrowe, żeby w związku każdy miał taką swoją sferę. Mhm. Bardzo często to jest sfera zawodowa. Okay. Bo ona nam pozwala te 8 godzin dziennie spędzić w innych miejscach, z innymi ludźmi, robiąc inne rzeczy, nasze własne rzeczy. Mm-hmm. Potem wracamy do domu i razem budujemy to gospodarstwo domowe. I musimy tam rzeczywiście współgrać, ale są te momenty w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, kiedy każdy robi swoje. I na przykład bardzo mi się podoba to, co robi Ola Budzyńska, pani swojego czasu z mężem, że oni raz w roku chyba, no nie wiem, czy to jest stałe, ale że każdy jeździ na jakiś swój własny wyjazd. Okej. Okay. Ostatnio ona była na Islandii sama i to oczywiście, znaczy sama, no to z Maćkiem Budzichem i jeszcze z koleżanką internetową, ale chodzi o to, swoje zainteresowania, tak? Żeby tak, spędzać jakoś... robić coś swojego, bo nie jesteśmy dwoma połówkami pomarańczy, nie jesteśmy dwoma połówkami jabłka, nie jesteśmy, to jest właśnie, to jest inna... Bo niektórzy na siłę próbują znaleźć, na przykład jeżeli ktoś facet lubi chodzić na ryby, a kobieta tak na siłę tam, żeby zrobić przyjemność mężczyźnie. No to bez sensu, no to ani ona będzie szczęśliwa, ani on. Okej. Ludzie mają taką potrzebę, niektórzy oczywiście, żeby właśnie jesteśmy taką jednością, jesteśmy idealni, jak jesteśmy razem, wszystko robimy razem. Tylko, że to jest naprawdę męczące. Okay. I to niekoniecznie dobrze działa na związek. Jeżeli ktoś czuje taką silną potrzebę, że mamy być w 100% jednością, mamy lubić te same filmy, robić te same rzeczy, to może świadczyć o tym, że mamy zły typ więzi w związku.
Style więzi to jest taka, ojzu, to jest teoria, którą uważam, że powinni wykładać w podstawówkach już, okay. Przynajmniej w liceum, bo to jest teoria, która tłumaczy większość niepowodzeń, jeśli chodzi o związki i dobór partnerów, bo są trzy typy więzi. Pierwszy to jest bezpieczny, jeśli jesteśmy dobrze wychowani w zdrowych, bezpiecznych relacjach z naszą figurą przywiązania, przeważnie z matką, to później formujemy związki, które są też bezpieczne. Okay. Ale jeżeli mieliśmy niezdrowy typ więzi w dzieciństwie, w pierwszych trzech, czterech latach życia, to możemy też stworzyć związki, które mają więź lękowo-ambiwalentną. Właśnie ona się charakteryzuje tym, że ja mam potrzeby bycia jednością z partnerem. Okay. I wystarczy, że on mi w czymś tam odleci na przykład, bo chce się spotkać z przyjaciółmi. Okay. I on spędzi sam wieczór, się jeszcze nie daj Boże świetnie bawi, to ja po prostu obgryzam paznokcie w domu i co, świetnie się bawiłeś, tak? Bo beze mnie, to dlatego. No. Albo, nie wiem, ma inne zdanie na temat mojego ulubionego filmu, nie podoba mu się. Ale myślisz, że i od razu mi się świat wali, bo ja mam więź lękowo-ambiwalentną i ja po prostu uważam, że jakiekolwiek odejście od jedności sprawia, że my już się sypiemy, że to zaraz runie. Warto z tym walczyć? No pewnie, tylko że walczyć, no właśnie. Znaczy, no próbować to zmienić, tak? No, bo jeszcze jednak... jest drugi typ więzi, trzeci to jest więź unikowa, kiedy właściwie mamy taki dystans emocjonalny. Ale najciekawsze w tych więziach jest to, że więzi lękowa, ambiwalentna i unikająca są w stanie się zmienić i przejść w stronę bezpiecznej. Okay. Uwaga, w dwóch przypadkach. Albo 5 lat terapii. Drogo, nie? Wychodzi. Albo 5 lat bezpiecznego związku z osobą, która ma silny typ więzi bezpieczny. Czyli można powiedzieć, że trochę ten związek nas terapeutyzuje. Okej. Matylda, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Słuchajcie, jeżeli jesteście zainteresowani e-bookiem Matyldy, to w opisie będą linki. No i słuchaj, dziękuję bardzo za rozmowę i życzę miłego dnia. Dziękuję, a ja Ci życzę, żeby cykl się rozrastał i żebyś odbył wiele fascynujących rozmów. Tak będzie. Trzymajcie się.